Wschód Tomasz Kramp, dyrektor, właściwy dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, się bardzo zdziwił, że zostałem awansowany. Zamiast niego nie jestem dyrektorem, jestem pracownikiem naukowym Państwowego Muzeum na Majdanku. I chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, jak wyglądają stosunki polsko-niemieckie postrzegane z pracy dość specyficznej, wyjątkowej instytucji, mocno zakorzenionej w obecności Niemców w Polsce w latach 39-45. Wszyscy mamy świadomość, że stosunki polsko-niemieckie są dość materią skomplikowaną i drażliwą, także z racji na przeszłości historyczne. I można na nie patrzeć jakby z dwóch perspektyw. Tak jak to zrobił dr Kozielski, znaczy z perspektywy odgórnej, oficjalnej, a więc wszystkie umowy, deklaracje, spotkania. I można też patrzeć na te stosunki polsko-niemieckie z perspektywy oddolnej, a więc kontaktów międzyludzkich, kontaktów między różnymi instytucjami, uniwersytetami, współpracy, wymiany kulturalnej, gospodarczej. I właściwie to, o czym ja będę mówił, odnosi się do tego drugiego, może nawet ważniejszego, do tej nawet może ważniejszej perspektywy. Ale krótki rys historyczny. Wszystkie instytucje, które działały do 1989 roku, wszystkie państwowe instytucje, były w jakimś sensie, w różnym stopniu narzędziem polityki państwa. Nie inaczej było w przypadku Państwowego Muzeum na Majdanku, które, co nie jest tutaj bez znaczenia, powstało jeszcze w czasie trwania wojny, w listopadzie 1944 roku. I było to tym samym pierwsze muzeum, mówimy na to martyrologiczne, które powstało na terenie byłego już wtedy obozu koncentracyjnego. Jeszcze kilkanaście tygodni wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, parę dni, dosłownie kilka dni po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lublina, nie mówimy już o wyzwoleniu, tylko raczej wkroczeniu, została powołana do życia polsko-sowiecka komisja dla zbadania zbrodni niemieckich na Majdanie. I w tym też okresie powstały nagrania, które później złożyły się na film, może Państwo znamy, może nie, który zatytułowany jest Majdanek Cmentarzysko Europy i jego reżyserem był Aleksander Ford i był to pierwszy właściwie film, który jednak dokumentował w wizualnej formie to, co Niemcy czynili w czasie funkcjonowania obozu i nie tylko, bo tam jest odniesienie też do więzienia na Zamku Lubelskim. Ale te wszystkie inicjatywy w kolejności chronologicznej, powołanie komisji do zbadania zbrodni, nakręcenie filmu, który miał premierę w połowie listopada 1944 roku i wreszcie powołanie Państwowego Muzeum na Majdanku nie pełniły jedynie funkcji, a nie służyły jedynie upamiętnieniu ofiar, nie służyły jedynie celom procesowym, ale miało także wymiar propagandowy. Muzeum na Majdanku w latach 44-45 stanowiły pewien element mobilizowania społeczeństwa i budowania morale wojska ciągle walczącego z Niemcami. Ten film Cmentarzysko Europy, o którym Państwo wspomniałem, był pokazywany żołnierzom. Na terenie Majdanka stacjonowały jednostki, w ten sposób próbowano to morale, jakby powód, dla którego ci żołnierze walczą z Niemcami i giną, unaocznić. W okresie późniejszym, w pierwszej połowie lat 50., Majdanek nadal, podobnie jak inne instytucje państwowe, pełnił funkcję propagandową. W pierwszej połowie lat 50. przede wszystkim służył budowaniu przyjaźni polsko-radzieckiej, przede wszystkim jeśli chodzi o to próbowano to realizować za pośrednictwem wystaw różnych antywojennych, pokazujących osiągnięcia Związku Radzieckiego i jednocześnie służył walce z światem kapitalistycznym. Także w latach późniejszych, kiedy ten system polityczny,
koncentracji jednak uległy złagodzeniu, czyli do końca, do 1989 roku, miejsca martyrologiczne były w jakimś sensie różnym, na pewno bardziej eksploatowano Auschwitz w dużym stopniu, mniejszym stopniu Majdanek, z racji na regionalny ten charakter tego muzeum, w realizowaniu pewnych założeń propagandowych wobec Niemiec. Dlatego 1989 rok przynosi funkcjonowanie muzeum tak istotną, jest tak istotną cezurą. To znaczy wierzyliśmy, ja wtedy w muzeum jeszcze nie pracowałem, ale że wreszcie skończy się czas instrumentalizowania jednak wyjątkowego miejsca i że muzeum będzie mogło realizować swoje zadania statutowe, a więc przede wszystkim utrzymaniu tego, co zostało z obozu, upamiętnieniu ofiar, a także zachowaniu pamięci o sprawcach. A więc wierzyliśmy, że muzeum może funkcjonować poza światem polityki. Niestety, z tego błogostanu, który przez jakiś czas trwał, wyrwały nas media. Państwo wiecie bardzo dobrze, że co jakiś czas w prasie zachodnioeuropejskiej, czasami amerykańskiej, zaczęły się pojawiać szokujące dla nas jednak sformułowania polski obóz koncentracyjny. I wśród tych polskich obozów koncentracyjnych pojawił się Sobibór, Trawniki, Majdanek, ale co ciekawe, oczywiście nie mówiono o polskim obozie, przynajmniej w prasie niemieckiej, o Auschwitz jako polskim obozie. Tak mi się wydaje, nie śledzę tego na bieżąco, nie znam oczywiście wszystkich tekstów, ale wydaje mi się, że Majdanek sobie do Trawniki, natomiast Auschwitz nie. Takie, nie bójmy się tego określenia, jakieś sytuacje sugerujące, czy mogące sugerować, że te obozy, czy obozy pracy przymusowej, czy obozy zagłady, czy obozy koncentracyjne, to ciele Polski, spotkały się oczywiście w Polsce z jak najgorszym przyjęciem, szczególnie kiedy takie słowa padały z ust niemieckich. O ile kiedy o polskich obozach koncentracyjnych pisał się Amerykanin, Brytyjczyk, czy Kanadyjczyk, to można było przyjąć, że właściwie powodem jego tego lapsusu, czy tego sformułowania, którym się posłużył, jest właściwie brak wiedzy. I że właściwie on tak naprawdę chciał powiedzieć obóz koncentracyjny na terenie, leżący na terenie Polski. Dziś nie wyjadło faktu, że takie sformułowania nadal są fałszywe, dezinformujące, no i zasługujące na nagrody. Natomiast jeśli pisali o polskich obozach koncentracyjnych, lub mówili Niemcy, to już wywoływało dużo bardziej gniewne reakcje. Pozwolę się tutaj wesprzeć autorytetem wiceministra spraw zagranicznych, który bardzo gwałtownie reagował na posługiwanie się przez niektórych niemieckich dziennikarzy formułą polskie obozy koncentracyjne. Uznał on, że mimo że Niemcy składali przeprosiny, że była jakaś tam nawet żeby jakby opublikowano sprostowanie, uznał polski wiceminister, że jest to próba pisania przez Niemców na nowo historii lat 39-45 i że jest próbą przedstawiania ofiar w roli